Cześć, my, The Twilightowi wyjadacze. Nie, no po prostu to było genialne. Szoki, to, w sumie ja też mogłem się przywitać. Witajcie, no, witajcie. Cześć, to, słuchajcie, jesteśmy dzisiaj sami z Grzesiem, z Frodem, bo jest ze mną oczywiście Frodo. Witam, witam, cześć. Desełko nas opuściła dzisiaj, bo nie mogła, po prostu wiecie, wszystko ją, głowa ją boli. Położyła się. A Wojtek, wiecie, zakupy w Tesco, gdzieś tam jakieś mięsa, szynki, schaby. Będzie mielone. Zostaliśmy sami na placu boju, ale pogramy sobie sami dzisiaj, także nie martwcie się, bo zapewnie mam dobre emocje, tak mi się wydaje. Customowi, Dead by Daylightowi wyjadacze. Tak, właśnie. Ja mam, słuchajcie, czwartą rangę, ja nie wiem w ogóle, co się tu dzieje. Ja mam dziewiątą. Ja pieciu, nie wiem. No bo teraz też ten rok chiński jakiś, coś tam, te petardy, te geny teraz tak też się dziwnie świecą, nie wiem czy widziałeś, chyba widziałeś, nie? Widziałem, to jest coś innego i słuchajcie, wziąłem mapę, chcieliśmy wam pokazać. O, na ten szpital! Może zatrybi, chyba że ktoś inną wziął, no to będzie problem. Zaraz nie, zobaczę. Myślę, że Olar jest, tak? No wiedziałem, no, także może być... Może być coś innego, zobaczymy. Może być mówisko out, ale ja bym wolał jednak tą mapkę z ten szpital, bo wiesz co? Ja sobie to na live'ach ogrywałem i powiem ci, że bardzo ładnie wygląda. Ładnie, tak, w ogóle ładnie, tak nie? Przestrzennie w tym szpitalu, wiesz? Tak jakoś tak dużo się zrobiło miejsca na środku. Jakieś takie ładne dachy się... Tak. Mocno ją zmienili, no. Bardzo. I dźwięki są takie, nie wiem, czy widziałeś, inne. Te okna tam się otwierają, tam śnieg wpada. Fajnie, fajnie to zrobione jest, podoba mi się. Jest naprawdę, słuchajcie, bardzo fajnie. Nie udało mnie się jeszcze zagrać na tego zreworkowanego doktorka. Nie wiem, już. Jak on wygląda. Grałem. Natomiast grałem na tą ruinkę nową i powiem wam szczerze, że chyba wolę taką, jaka jest teraz, że nie musimy, Grzesiek, wiesz, w te takie skillczeki trafiać na czerwono idealnie, bo to nas spowalniało zawsze. No ja wiesz co, nie grałem na nową ruinę, na doktora nie tak. Grałeś? Nie, no nie. Bo teraz ta nowa jest taka, że jak podchodzisz do gena, robisz sobie, robisz i jak, załóżmy, przestaniesz robić, to gen się automatycznie regresuje. Aha, dobra. Mhm. Ale Wojtek właśnie mówił, słuchaj, Wojtek mówił, że jak masz ruinę na trzecim poziomie, to gen się regresuje 200%. 200%, tak, okay. A teraz jeszcze słuchaj, jak masz tutaj ściany i migają ci tabliczki na ścianach, takie migające, to tutaj znaczy, że w środku jest gen, gdzie miga tabliczka. O, to i też jest faktycznie dobre. Gen, i to się sprawdza. Jest w ogóle chyba ten, oni. Oni jest, wiesz co, ja mam zablokowanego gena tutaj. A tu, że niby no to jak, chyba. Jak masz takie tabliczki świecące, tak migają ci tabliczki na ścianie, to jak w tym pomieszczeniu wejdziesz, to masz gena i faktycznie to jest prawda. Chyba, że o to chodzi. No dobra, to chyba o to chodzi. Do tą tabliczki. Tylko wiesz co, bo ja tu go gdzieś chyba słyszę. O, ja też słyszę. I gen mam zablokowany i w sensie, wiesz, nie mogę nic zrobić. Nie, centralnie na niego. No czyś ty zwariował. Grygori. Czekaj, bo on mnie zostawił? A nie, on zbiera po mnie tą krew. Weźże, puść mi tego gena tu, no. Zlamiwszy to. Przez ile te geny są zablokowane? 60 sekund! No to jak? No to przecież dawno minęło pewnie. Jestem w palecie, jak coś. Aha, nikogo tutaj nie interesuje. A to tutaj jest... Jestem w palecie. To ja cię ściągnę, tylko... Zobaczymy, gdzie się da. O nie, tylko nie do piwni żadnej tu mi. To on mnie do piwni bierze. On mnie do piwni bierze. Czekajcie. Nie dam rady. Kurde. Kapkę mi zostało. By cię szlak trafił. Dobra, ale widzę go, gdzie on idzie. I teraz pytanie jest takie, czy on ma jakąś barbę na przykład? Bo chyba się gdzieś koło mnie zakręcił. Ale jak jesteś blisko, to chyba to nie działa. Ja nie wiem, jak to działa. Dobra, idę po ciebie, Grzesiek. Tutaj jesteś ty? A dobra. Ja jestem już nad tobą. Okej. Dobra, ci mnie zostawili. Proszę. No ale on mnie tutaj przykampi. Kurde, nie tak chciałem. Chodź. Czekamy. Widzisz? No, ale czekaj. Ej, no daj wypuścić. Nie? A, no dobra, to chodź, idziemy. Ała, jaka bicz! Ej, no weź. Serio? Co nie podnosisz? Po co nie podnosisz? Ej, patrz jaki bubel, nie? Grzesiek, czy ty żyjesz? Jestem, czekaj, bo nie wiem, co się w ogóle dzieje tutaj. A to głupie jest. Bo no to tak, powiesz, tak się wyciszył i taka w ogóle... Czekajcie, nie bo wiem, myślałem... myślałem, co się tu dzieje, czy ty się da coś z tym zrobić, ale nie chyba da się nic nie da. Nie da. A, że niby nie. No dobra. Ale pograliśmy. Jeszcze, czekaj, wobluj, bo może ktoś akurat gdzieś, nie? Dobra, przymilkłem. Dobra, jestem.
A dobra. A gdzie tam ten? Bo ja generalnie mam empatię, to widzę ich, wiesz? A. No, ten jeden, dobra, ucieka, a ten drugi... No, dwóch na górze jest. No, no, czekaj. Ale wiesz co, Grzesiek, mnie się wydaje, że to chyba już po meczyku. Myślę, że tak, że tutaj nic więcej chyba nie damy rady. O nie, poczekaj, ktoś biegnie. No idzie, ktoś biegnie. Idzie. No pytanie jest najpierw po ciebie, o dobrze, bo no, ty już oblowałeś tam. Może być. No ale on tu idzie, no to jest w ogóle jakaś pomyłka. No i patrz! Tobie się włączył pożyczony, ale... Jaka mielonka! Co jest? Patrz, jakie mielonka. Tutaj... Co tu się dzieje? Ale ja mogę wstać. A, ja mogę to czekaj, wstać. Poczekaj, to ja też się zrobię. Aha, dobra, pograliśmy. Ja spróbuję wstać. Jakie kotlety. Nie, po prostu... Pograliśmy. Może się uda, może się uda. Ale to i tak nic nie zrobisz. Robisz się? Ale jestem jeszcze dopiero w połowie. Czekaj, bo on tu przy... Ja mogę jeszcze DS-a wykorzystać, ale najpierw DS-a spróbuję wykorzystać, jak mnie podniesie. Ja myślę, że jest chyba za mało czasu, nie? Na DS-a. Ale żebym tu... Ale żebym tu... Okej. Nie wierzę. Nie. Nie wierzę. Słuchajcie, co za mecz w ogóle, on chyba miał, słuchaj, jakąś... w archiwum... musiał chyba wszystkich powiesić w piwnicy. Nie wiem, tak mi się wydaje. Może, a wiesz, że będzie ranga na minusie? O! Ktoś się wyiglował. Aha. Patrz, to może jeszcze ugracie. Czekaj, idę do góry. Dawaj. Ja pierdziele. Zaraz wam to pokażę, bo ja idę w kosmos. Tak, Krzysiek oczywiście już jest w kosmosie. Idę w kosmos. Idę w kosmos i... A, on jest na drugim, na drugiej randze, wiesz, więc pograliśmy. A, już pograliśmy. Kogoś, wiesz. Aha, dobra, już koniec, tak? Aha. No nie, nic z tego. Ale nie żebym zdupczył z tym moim, wiesz co, niezłomnym. No ale to, ale ja nie wiem, czy to było, czy to się dało jakoś ugrać. To w ogóle nie ma perków. Wiesz co, może bym mu zwiał, słuchaj, wiesz? Może. Ale nas podnieść w tym, nie wiem. No ja pierdź. Pokaż, gdzie ty jesteś. No, tutaj. No i o. To ja sobie jeszcze poobluję, tak? No tak, jak wiesz, chcesz punkty. Żeby było dobrze. Tak, chcę punkty. Chcesz punkty. Może chociaż troszkę. Ale petardę sobie wziąłeś. Tak, no wziąłem sobie petardę, wiesz, mówię, co, możesz ją puścić. Wypuść ją. Wypetarduję, wiesz, ohohoho, nie? A nie, ja zlamiłem na początku ten mecz. Nie, to było pomyłka. A powiedz mi, masz rangę na minusie? Zaraz na sprawdzę zero? To. Na razie jeszcze widzę, jak się tam łoblujesz. To puść już. No puść już. Nie, ja nie oddam moich punktów, jestem cebula. Pokaż, co ty mi tutaj chcesz ode mnie. Mam 4. Nie, nic się nie stało. Nie, na zero? Postęp rangi minus 1. No nie, chyba coś tam poszło. Mhm. No to właśnie. Ja nie wiem, jak to czytać, ale chyba tak. No ja tylko ciebie ściągnąłem w tym meczyku i nic więcej, więc pewnie też będzie minus 1, albo ewentualnie może ci tam pod 0 się podciągnąć. No ale to tam już chyba... Nieważne, co? Nieważne, już słuchajcie, wylane. Czy my jeszcze jakiś jeden meczyk? Tak, naturalnie. Łoblujesz jeszcze? Już nie, już idę do kosmosu. Dobrze, to... Już kosmos się odpala, także wiesz... Ja mogę no chyba... zobaczmy czy to. Ja mogę jeszcze wziąć... A nie mogę. A jak ja napiszę LOL, to będzie OK? Napiszę LOL. Chcemy jeszcze raz tą mapę? Tak. Możemy. Chcieć, tak. Dobra, to będzie... To była rozgrzewka, słuchajcie. Tak? Grzesiek, minus 1, jak to... Jezus. Co ała, mówisz? Ała, minus 1, Boże. Katastrofa. To słuchajcie, słyszymy się tak z wami w drugim meczyku, już będziemy na mapce. Tak właśnie. No, jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy, znowu w placówce medycznej, może tym razem będzie lepsza rozgrywka. Mamy niedosyt, więc... Mamy niedosyt, słuchajcie, chcemy więcej. Chcemy więcej. Tam to była rozgrzewka. Tak, o, tutaj... O, nie gadaj, że ten sam. No idziesz, albo nie. A! Nie, nowy doktor jest. Nowy... Ale ma jakie dźwięki... Ja pierdzi, jak ma dźwięki! Dźwięki są, nie? Patrz, i znowu mnie goni, no przecież nie wytrzymię zaraz. Poczekajcie, bo tutaj się zamotałem się trochę. A widziałeś, co zrobił? Nie, go w ogóle nie widziałem. Oni, że wszyscy zaczęli krzyczeć. Widziałeś to? Aha, nie. On tak może coś takiego zrobić. My robimy gena, a ty tu biegniesz. A dobra, jesteś. Chodź. Ale zjadłeś mu? Tak.
Dobrze. O, widzisz, są takie plakietki na ścianach koło wejść, widzisz to? Jak sobie kamerą obrócisz, nie? No, czy, tu masz taką zieloną, tam masz takie żółte, z tyłu masz takie niebieskie i ci miga, widzisz? No chyba, ale czy widzę... I to znaczy, że wszystko jest generator. To oznacza, że jest Genix. Czerwoną tylko, ale nie widzę tej... Czekaj, bo może jestem w jakimś... No zobacz, tutaj, obróć się do tyłu z kamerą, tutaj gdzie ja stoję, widzisz? O to ci chodzi, no dobra, tak, o i teraz patrz, wchodzisz i masz Gena, widzisz? To jest znak. A to tak zrobili. Tak. Dobra, no dobra. No tak, dobra. Bardzo fajnie, bardzo fajna propozycja. W ogóle te dla ściany też, fajnie, nie? Wyglądają, podoba mi się. Tak. O, ja go widzę. A bo ty masz tą tego perka. Idzie tu do nas? Ja mam mroczny zmysł jakiś. No on gdzieś taki. Ile musisz zrobić genów? Zbli... Trzy. Dobra. No to dobra. Czekaj, bo ona tutaj lezie do nas. A tego zrobiła. Ja pierdziel. Nie zrobimy tego znowu, słuchajcie. No będzie padaka. Idę poszukać innego gena, bo nie ma dobrze. Co tam być. Tąd, o, leży. A i tak się długo jakoś turlała. Ja sobie do piwnicy wpadłem, także dzień dobry. Możesz. No, możesz. Dobra. Tylko tak, on teraz zrobi tą rękę. On zrobi zaraz tą rękę i wszyscy w pobliżu zaczną krzyczeć. To jest coś takiego nowego, co on ona ma. Ona zrobi tą ręką rękę? No, on tak ręką robi. I on zrobi ręką raz i wszyscy krzyczą. Patrz na to. Zaraz on to zrobi, zaraz. Zobacz. Ale nawet jak jestem daleko? Tak, znaczy jest to jakiś... O, widzisz? Krzyknąłem. No, ja też. Ja pierdzielę, co za... No i on teraz wie, gdzie wszyscy są. No i do mnie idzie, także alleluja, arrivederci Roma. Dobra, to ja idę po nią. Czekaj. Ty skurczy byku! Czekaj, jeden gen jest, to jest dobrze. Zostałeś. On tu jest. Ma krwotok, słuchaj. Mam kwotok, więc ma jakieś tam, coś tam nie mogę się skupić. Ja nie wiem, jak to jest z tymi... Jak cię uderzy, tak? To takie różne rzeczy. No, czekaj, no, bo ona Jezus. Tu drze się. Ale on jest za mną chyba centralnie. Pa! Okej. Okay. Czekaj, ja tutaj jestem w pobliżu, tylko on znowu tą rękę zrobi. Jak zrobi, to ja nie mogę już w pobliżu. Mnie. Wiesz, o co chodzi. Bo zacznę drzeć mordę i on już leci. I do ciebie przyjdzie, tak, ja wiem. No i dobra, to... ja wiszę koło Gena, słuchaj. Czekaj, zaraz zobaczę, czy on przyjdzie tutaj, idzie tu do mnie. Oh my god. A dziwna ta muzyka jest, nie? Taka jakaś creepy bardzo, taka mroczna taka. To. No. Idę. Trochę się jej boję. Idę. Nie zabrzmiało to tak, jakbyś się bał. Trochę tak. Słuchaj, tu jest ten gen, robimy go? No możemy. A czekaj, macnę cię, poczekaj. Dobrze, macnij mnie. A, czekaj, a ta robi, przyszła. Dobra. A to nie mogłaby tu... Zawoła, przepraszam. Ała. W ogóle wszyscy tu idą, uciekajmy stąd. No. Może ja go wezmę na siebie, poczekaj. Dobra. Masz go? Nie. To ja się tu się poleczę, o, tak koło szafeczki z medykamentami. Idę. A nie idę. Jezu, jaki tu jest dziwny dostęp do tego. No nie ogarniam też tej mapy. Ej, ona jest taki niby jest taka trochę. Tak w ogóle przecieka. Dobrze. Parowóz. W ogóle te łazienki jakieś takie inne są. No są takie w ogóle zaczadzone jakieś takie. A, ładne. Ej, no nie da rady zrobić gena, no na litość. No, jestem ciekawy, którą ma rangę. Czekajcie, tu jest. Ja coś zrobię. Mogę zrobić gena jednego? No jak to zrobić? Ja się muszę archiwum? Uleczyć. To się nie da zrobić archiwum. Czekaj, tamten też coś kombinuje. Ej, w ogóle zlew mi bulgoczy tu. No kurde, jak? No bo ta ręka, mówię, no. Magiczna ręka. Ja piep. No wiem. Jeszcze sobie dobra, krzyknąłem no. Mordą moją, świetnie. Nie, no to idę chyba ja po niego, bo szkoda pierdziele. Go. Idź Grzesiek, idź, bo to... Czekaj, tylko on się tam tutaj się turla. Ej, ja nie łobluj facet, bo zginiesz. Gdzie to jest wejście do tej piwnicy? Dobra, odsunąć. No, aha, teraz się mogę uleczyć, Jezu. A tu gdzieś? No teraz będę godzinę szukał wejścia do tego, do piwnicy. Gdzie tu się wchodzi? Dobra. Tak od boczku, od takiego jakby sekretarzyku. A dobra, mam. Z boczku. No gdzie łoblujesz? Aha, bo na ten. Dobra. To ja zrobię gena na środku. Czy zrobię? Uciekaj. Zacznę robić. Uciekaj. No to tutaj jest, tak? To gdzieś jesteś koło nas. O Jezus, on tu biega. On kogoś goni koło mnie. Ja pierdzielę, walną mi tym prądem. Panie, to są łapskiem pewnie. Stój! Dobra. Ja pierdzielę. Poniosło mnie. W co my się wpakowaliśmy, słuchaj? No, to jest chyba idealna mapa dla doktora. Dla niego, nie? Tak, bo to jest w ogóle jego mapa tak naprawdę. No właśnie. Ej, nie lubię jak się to trzęsie, ten skillczek, bo nie potrafię wcale... Idziesz? Dobra.
Nie ma on nawet... nie przylezie. Nie, ja muszę tam spieprzyć, no przecież... Znaczy tak, on zaraz zrobi rękę, ja zacznę tak. się drzeć. Ty, jak ja bym się schował koło bramy wyjściowej, to może tutaj mi ta ręka nie dopadnie, co? Znaczy nie wiem, jaki jest zasięg tego, wiesz? Czy to... No ja też bo nie jest wiem. Jakiś, na pewno. Na no to pewno, tak. Rób, a ja idę tam. A ja bym poszedł po tego sta... O no, kurde, idę. Wiesz co, właśnie mu wjechałem na twarz po prostu, aha, dobra, ale, mnie chyba to... nie, ale mnie chyba nie widział. A idziesz po niego? Bo mnie nie goni, tak, idę. Bo ja też tu jestem w pobliżu. Ale on tu jest blisko. Dobra, on jest z tyłu za tobą. To nie jest dobry naprawdę? Pomysł. Czemu nie mogę go ściągnąć? O co chodzi? Co to miało być? Złapał cię? No, wiesz co, takie dziwne to było. Czekaj, no to ja ściągnę. Spróbuję ja ściągnąć, czekaj. Jakieś bugi. Pokaż. Shit! Nie, no udało mi się. Uciekaj. Tu, ja, tu mnie. To mnie goni. No, nie chce mnie gonić. No to... Ej, wystrzeliłem fajerwerki, go nie zabanglało mu? To jak to? No to nie zawsze działa, nie? Znaczy to trzeba... wiesz, to trzeba tak nacelować chyba, nie? No chyba, ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem też. Centralnie. Znaczy on ginie już, tak? A nie. Ja właśnie wiszę, więc ja chyba ja obluję, Grzesiu. Dobra, także. Dobra, to ja idę. Tak, sympatycznie, słuchaj, wiesz? Trzy geny. Trzy geny, Andec kulejący. Idę. Chodź. Ale, kurde, nie chcę mnie gonić, no, nastawiłem mu się, ale się nie da. Czekaj, uciekaj, ale tam. Leczysz mnie? A uciekaj stąd. O tam biegnij. Gdzie? No, biegnij. No tam biegnij prosto. Biegnę. Biegnij. Bo słuchaj, bo są trzy geny. Może jakby ich pozabijało, to byśmy uciekli klapą. Gdzie ty jesteś? Chodź. Dałoby się, przy wyjściu. Tylko, że jak on zrobi rękę, to my tutaj stąd tak, się nie wydostaniemy. Tak, to od razu. No, od razu nas widzi. Jak on zrobi rękę. Dobra, ten bye bye. Jak on zrobi rękę. Ale patrz, nie robi tego, co on ma jakieś... To dobrze, może się rozładował, słuchaj, ja nie wiem, oby! Czekaj. Teraz tamtego dorwie. Chciałbym go przeżyć. Jaki plan. To jest dobry plan. Tylko teraz pytanie jest takie, gdzie jaka jesteś? Będzie jego realizacja? Za tobą jestem. Robimy to? No robimy, no. Zróbmy. Może chociaż jeden. Nie możemy wysadzić, słuchaj. Jeden razem zrób. Tylko mi się to trzęsie, muszę się skupić. Widzisz, jak ten śnieg tutaj wpada, nie? I sobie... No i lezie, no i uciekaj stąd. Ja nie wiem, gdzie on lezie. Dobra, a uciekaj. Ja pierdzielę! No zrobił rękę! Taką... O, widział mnie, ja już ginę. Widział cię? No widział mnie, na pewno mnie widział. Nie, dobra, chyba, lezie że, za mną. Chyba, że się zlałem z tłem. Dobra, idzie, dobra, idzie. To ja go biorę, bo ja pierwszy raz wiszę, więc spoko. Jest to jakaś paletę, machen? Nic? Muszę otrząsnąć, o okay, mój Boże. Dostałem. Czy ma Franklina? Nie, mam jeszcze klucz. Jezus, ale wiesz co, nie jarzę tej machy. Ładna jest, ale zagadkowa bardzo taka, nie? No niby jest to wszystko to samo, ten rozstaw przecież, to nie jest tak, że... Nie, weź mi się! Dobrze, tak, może tak. Robię gena, jak ja znowu zaczynam kolejnego. Wypad. Dobrze. No ja się tutaj trochę z nim pobujam, ale długo na pewno nie. Dobrze. Ale długo na pewno nie. Czekaj, bo biegnie. Tyle ile się da, to... No zrobię tyle ile mogę, no nie? A ja tyle ile... Fabryka mogę. Dała. No nie koło mnie tutaj więcej nie... Osz i dobra, spieprzam. Nie! A, dobrze. Krotocha? No dało się coś zrobić, jakiś manewr. Dobra, czekaj, bo on się chyba zdenerwował. Jak? Udało się. Patrz, jak długo się męczę. A on ma chyba tą ruinę? Czy nie? Nie wiem w sumie. Dobra, to by było na tyle. Zgłupiałem już. Aha, to by było na tyle. Dobrze, to by było na dobrze. Tyle. No, ale dobra, pierwszy raz wiszę, więc nie jest źle. Ale nie wiesz co, ja bym cię ściągnął, tylko że ja się boję, że... Znaczy, mam empatię, to pewnie widzicie się nawzajem. Uważaj, bo tutaj... I jego też widzicie w pobliżu. Ja go widzę, tak. No to ja dobrze, właśnie bo mam tego perka, on jest dobry. A więc... Wiecie, czy on tu jest koło mnie, czy nie. No, to on teraz też wie, że wy jesteście tutaj. Nie! Ja cię nigdy nie ściągnę z tego haka pieprzonego. Czekaj, może ten mnie weźmie, idzie do mnie. Ty tam na... Aha, dobra, schodzisz, okej. Okay. No to ty teraz zginiesz, kurde. Tak, ja już robię bye bye, Sululaj. O, jeszcze pod hakiem jestem, słuchaj. Świetnie! Mhm. Jezu. Czekaj. Świetnie! Czekaj, może się... Aha, najpierw muszę się otrząsnąć. Kuźwa.
Dobra, to ja już robię bye-bye. A ja tutaj... No i co? I taki los, taki los, taki los. W życiu nie jeden cios. Patrz, patrz, ma go tam czy nie? Nie wiem, bo jestem w niebie. Aha, jeszcze dobre. Idziesz w kosmos. Idę w kosmos, idę w kibini mater. Ja bym chciał tak, żeby on mnie tutaj nie strzaił, to by było dobrze. Ja muszę tego zobaczyć, czy ja straciłem znowu rangę. No! O na zero, to dobrze. Pokaż, ty... O, podnosi cię, zobacz. No, zobacz. Zawał, słuchajcie, zawał. Nie, nie. Ale czekaj, jeszcze wobluje przecież, nie? Wobluje, wobluje, tylko że masz haczyk tutaj, więc... No, ale spoko. Może jeszcze coś z tego będzie, jakby... mapa... Aha, coś takiego. O właśnie, to jest dobry moment. On to robi praktycznie, kiedy kogoś tam powiesi. Dobry jest moment wejść do szafki, no nie? W tym momencie, jak on to zrobi tą ręką. Jesteś? Jestem, tak sobie patrzę, obserwuję, bo ty masz taki ładny monolog, słuchaj. No tak. To nie będę ci przecież przerywał. Boże, tak? Jaki ładny daszek. No właśnie, te dachy są piękne. Chociaż to, nie? Chociaż to. Tak. No, szukamy plusów, to, taka, słuchajcie. Wiesz, podpowiedź, że gdzie jest gen, gdzie się świeci, nie świeci, miga, nie myga, wiesz. No mapka rozumiesz. Jest, mapka jest przednia. I co? Bardzo ładna. I, bo nie widzę jej. Gdzie ona jest? A powinienem widzieć. Dorime, nie wiem. Ej, gdzie ona jest? Ona mnie zostawi, słuchaj. Ona wie, gdzie jest klapa i to by było na tyle. Czekaj, ja zobacz, poczekaj, zobacz, no co gdzie robi? Poczekaj. Jest w szafce. W szafie. No, czeka, aż zdechnę. Jaka bitch rowerowska, no. No. O, wylazła teraz, patrz. Patrz, patrz, jak, no, mi, jak mi palcem pokazuje, zabij się, zabij się. Jak? Ale wiesz co, to jest niemiłe, niemiłe, niesympatyczne z jej strony. A jak wiedziała, gdzie jest klapa, chociaż nie, czekaj, teraz, zobaczymy. Teraz się pojawi klapa, czy nie? Zaraz zobaczymy. Tak, a, teraz pojawiła się. No bo ja mam kluczek, nie? Byśmy razem uciekli, a tak to mnie zostawiła. A to jak ona jest w szafie, to ona nie będzie darła mordy? Chyba nie, właśnie dlatego o tym mówię, nie? Że... Aha, chyba to tak działa, że... Co ona robi? Aha, ona... Ona szuka klapy, tak? Szuka klapy, tak. A on nie zamknął jeszcze? Jeszcze nie. Ewidentnie szuka klapy. No jak on zrobi swoją rączkę, to już wiesz. No to po niej ona... To jest taki, wiesz, signature move, nie? Ona polegnie. Raczej gra nie będzie robiła, raczej będzie szukała klapy, tak mi się wydaje. Tylko, że on też szuka. On też szuka na bank. Nic nie huczy, nic nie słychać. No jakoś nie dopinguje jej, nie wiem czemu. Może dlatego, że mnie zostawiła. Zdenerwowała ona po prostu, ladacznica. Nie dlatego. Tak, na pewno. Ej, aż nie może znaleźć. Oglądamy jeszcze? No oglądamy, oglądamy. Jak, zobaczysz, jak to się to kończy, czy ona znajdzie, czy nie znajdzie, słuchaj. Okay. No to jakieś ten, jakieś totemy. No mi się wydaje, że doktorek znajdzie szybciej, zamknie albo... jej i ona będzie musiała iść do bramy, on koło bramy ją capnie. To jest taki jeden ze scenariuszy, wiesz, bardzo albo prawdopodobne. Albo on stoi przy tej klapie też. Ewentualnie stoi i ona po prostu, wiesz... No o, a nie, patrz, jest. Łe. Patrzcie. No dobra, udało dobra, się. Ranga zero u mnie. Nie wiem, jak u ciebie, Grzesiu. Nie wiem. Nie wiem. Pokaż, natomiast, pokaż. Moi drodzy, mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Dzisiaj byłem tylko Frodo. Tak, dziękuję. Byłem. Ja byłem również też. Mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lovki, kiski, besowski. Buziakujemy was bardzo serdecznie i bardzo mocno. I słyszymy się w kolejnych odcinkach już niebawem na naszych kanałach. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa! Pa, pa.